Witam. Dzisiaj kolejne golenie. Na początku filmu wam pokażę taki skrót oszczenia, bo też dawno tą brzytwą się nie goliłem. Więc zapraszam na film. Gdzieś wam już na filmiku pokazywałem. Dzisiaj będzie oszczenie na koty i ja go delikatnie przejeżdżam parę razy na osełce diamentowej, gradacja 600, ale ta gradacja naprawdę już jest zjechana, więc tam będzie ponad 1000. Ja, żeby ten kamień lekko wzruszyć i żeby go oczyścić z różnych opiłków, które się w nim znajdują, bo jak zauważycie, może na filmie tego nie będzie widać, trochę będzie oszczona brzytwa i zaraz kamień się będzie się robił ciemny, czyli zapychał. Jest to moja druga brzytwa Solingen Bauty. Powiem wam, no jedna z moich ulubionych brzytw. Golenie nią to czysta przyjemność. Ten grawer jest po prostu przepiękny na tej brzytwie. I też już mam ją gdzieś 7-8 lat. Całego procesu oszczenia wam nie będę pokazywał, więc razy 4 przyspieszenie i przejeżdżam brzytwę na moim pasie, którego też mam już bardzo, bardzo długo. Jest to czysta skóra, bez żadnych barwników, bez niczego i naprawdę ten pas daje radę. Ten pas może już za bardzo estetycznie nie wygląda, ale naprawdę welcuje wyśmienicie. Jestem bardzo z niego zadowolony, a też go już mam kupę lat. No to przechodzimy do golenia, no ale jest problem, że nie ma co golić. Na szczęście jest magia kina i let's go. Do golenia dzisiaj użyję sobie białego Proraso, krem i do tego pędzelek Edwin Jagger. Chociaż powiem wam, coś mi gubi w włosie ten pędzel i to mnie trochę martwi. Nie wiem dlaczego, czy ze starości, czy co się z nim dzieje. Zarost, nie wiem, może czterodniowy, trzydniowy, chyba cztery dni temu się goliłem, co wtedy mi tak nie nagrywało. Dzisiaj, jak zauważycie, nie będę używał gąbki, a będę wycierał brzytwę o rękę. Powiem wam, robię to prawdopodobnie chyba pierwszy raz, albo już tak raz robiłem, nie pamiętam już teraz. Chcę zobaczyć właśnie, czy tak się da. Wiem, że tak robią fryzjerzy. Tylko oni golą jedną ręką, a o drugą wycierają, a ja jednak golenie robię dwoma rękami, więc trudność jest tyle, że trzeba uważać wtedy na tą pianę, która jest na ręce.
Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji, do lajkowania, jeśli się Wam podobało. Was to nic nie kosztuje, a ten kanał się będzie rozwijał. To mnie też zachęca do kolejnych nagrań. Nie ukrywam, że z tego YouTube'a też jakaś kasa jest. Mała, bo mała, ale jest. A chciałbym teraz kupić nową brzytwę w sklepie i też Wam pokazać ostrzenie, czy była ostra ta brzytwa. Więc chciałbym właśnie z YouTube'a przeznaczyć te pieniądze na tą brzytwę. Zobaczymy, ile to potrwa. Więc jeśli nie subskrybujecie kanału, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, żeby jak najwięcej osób widziało ten film. Dziękuję Wam. No jeszcze trochę wprawy by trzeba było, żeby ta piana nie przeszkadzała, bo ta brzytwa jednak w tej ręce, gdzie jest piana, no nie jest taka stabilna jak bez tej piany. Ale widzę, że spokojnie da się tak golić. Więc jeśli ktoś zapomni gąbki, chociaż oczywiście można to wycierać w papier toaletowy albo cokolwiek, nie? Więc to tak tylko w ramach takiego eksperymentu, jak to się mówi. Takie golenie jest. No strasznie mi ten pędzel te włosy gubi. Czasami ten włos gdzieś pod tą brzytwę podejdzie i zaraz słychać, że to innego golenie jest. Ale nie wiem, co się dzieje z tym pędzlem po prostu. No tak ma od już kilkunastu goleń. I to coraz widzę więcej tego włosia się gubi.
Golenie, jak widzieliście, poszło szybko i sprawnie. Jak już też na pewno Wam kiedyś mówiłem, wyznacznikiem ostrej brzytwy na końcu jest golenie. Moim zdaniem ta brzytwa jeszcze musi troszeczkę iść na kamień. To jeszcze nie jest to te całe wow. Poszło fajnie, ale jeszcze próbuję ją naostrzyć. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku.